Daniel, kolejne bardzo dobre zawody zespołowe, od tego zacznijmy. No dokładnie, bardzo się cieszymy, super mecz, wydaje mi się, zagraliśmy. Można chyba powiedzieć, że nawet jeden z lepszych w tej rundzie, jak nie najlepszy. Bardzo się cieszymy ze zwycięstwa, jak z każdego, i jedziemy dalej. Długie fragmenty bardzo płynnej, składnej i widowiskowej gry. No tak, pod kontrolą wydaje mi się, że całe spotkanie było, poza jednym tam momentem, tak jak wspominałem, z tej końcówki pierwszej połowy. Wydaje mi się, że kontrolowaliśmy mecz od samego początku do końca i fajnie, że wygraliśmy. Chciało to rozwiązanie szablonowo. Podobnie rusza z atakiem prawą stroną boiska Kamiński. Łamie do środka, no co, mocne wbicie, czysto formalnie, dopełnił formalności. Daniel Świderski, 19 minuta meczu, fantastyczna asysta Szymona Nocenia. Pozostało Danielowi Świderskiemu tylko, jak to mówią, przystawić paletkę, aby zaliczyć pierwsze trafienie w tym meczu, 16 w sezonie. Groba. Śliwka! Silne uderzenie z pierwszej piłki, brawo za decyzję. Bez goli przy Limanowskiego w Częstochowie, gdzie rezerwy Rakowa gościły Odrę Bytom-Odrzański. Zatem podział punktów w mieście Świętej Wieży. Jeden kontakt, śliwka. No. Tomasz Nowak. Nieźle to rozegrane. Kasprzak, piłka w rękach dobrze usposobionego w tym spotkaniu Sebastiana Sobolewskiego. No co? Pierwszy przy piłce Pisaczuk, ale zbierają Groba. Pokazuje się Nowak. Są opcje do rozegrania. Nowak do śliwki, już pole karne rywali, śliwka! Przenosi piłkę nad poprzeczką kawki rywali. Brawo, brawo. Przechwyt Kasprzaka, pole karne. Świderski zdecydował się na niesygnalizowane uderzenie z lewej nogi. Wyroba z Kamińskim. Ładnie na jeden kontakt rekordziści. Jak po sznurku na razie układa się ta akcja Bieszczankom. Nieco z przypadku, ale także na jeden kontakt śliwka. Przy futbolówce Kasprzak, nadal Kacper Kasprzak, snopita piłka do Nocenia, jak widać, zbyt mocna. I jest troszeczkę tych możliwości zagrania takich fragmentów gry. Niemal w jednej Bielszczanie, to adresowana do kierunku Konrada Karety, wybijają na moment przynajmniej obrońcy Ślęzy. Czy było trafienie w nogę? Tak, arbiter wskazuje na 11 metr. Potężne uderzenie w okolicy okienka bramki rywali Bielszczanie na prowadzeniu 2-0. W prowadzeniu, dodajmy, w pełni zasłużone. No i indywidualnie kolejne dwa trafienia na koncie. No tak, to też wiadomo cieszy. Super, że to są trafienia, które właśnie dają zwycięstwa, nie? Tak by było fajnie, żeby było tak w każdym meczu. No cieszę się na pewno z tych trafień, ale mówię, dobro zespołu, 3 punkty i jedziemy dalej. To tylko jeszcze uchylę rąbka tajemnicy z tym rzutem karnym. To w istocie było tak, że ty miałeś od początku egzekwować 11? No raczej. Nie, no tak, tak. No nie, w sumie nie ustalaliśmy tego jakoś wcześniej. Ja po prostu wziąłem piłkę, podszedłem, strzeliłem pewnie. Także mówię, jedną 11 wykorzystałem w tym sezonie. Także nie pomyliłem się jeszcze. I biorę piłkę i strzelam. Inaczej niż londyńska Chelsea, tu nie ma się komu kłócić o piłkę przy rzucie karnym. No tak, widziałem ten fragment, śmiesznie. No na szczęście nikt się nie kłócił, ale i tak bym nie oddał. Krystian, no już za wami kilka dobrych spotkań w rundzie rewanżowej, w rundzie wiosennej trzeciej ligi. Coś już więcej możesz powiedzieć o rywalizacji na tym poziomie rozgrywkowym? Myślę, że rywalizacja jest dość duża, widać po wynikach spotkań, że każdy z każdym wygrywa. Te mecze są dość zacięte, nikt nie odpuszcza. Wiadomo, druga runda jest zawsze cięższa. No, jedni walczą o utrzymanie, drudzy o awans. No i nikt nie odpuszcza tak naprawdę. Nie ma łatwych spotkań w tej lidze. Czy był spalony? Arbiter liczy jego gwizdek. Śliwka, asysta, broni Nowaka, strzał z bliska. Sobolewski wyjaśnia sytuację przynajmniej na moment. Mateusz Pańkowski. Pisarczuk, uderzenie z dystansu. Ta piłka mogła sprawić nieco kłopotów. Teraz. Zobaczymy. Pisarczuk powalił na ziemię Świderskiego, ale akcja nieprzerwana. Nowak do Walusia i oto jest gol na 3-0. Doczekaliśmy trafienia gospodarzy dokumentującego ich przewagę. Świetna asysta Tomasza Nowaka i Filipa Walusia. Wziąwszy pod uwagę aspekt defensywny, czy był to najlepszy występ bloku obronnego rekordzistów w tej rundzie?
No myślę, że tak, no bo jest drugi na zero, no to można tak mówić, że no bo jeszcze grałeś w pierwszej kolejce, mieliśmy tam tylko dziesiątkę, wiadomo, Pniówek grał, to też inaczej, ale no myślę, że dzisiaj na pewno bardzo cieszy to, na zero z tyłu, trzy bramki strzelone. Ale przyznajmy szczerze i uczciwie, niespecjalnie się wam naprzykrzali napastnicy Ślęzy. Nie, ale musieliśmy być czujni, na te piłki szczególnie próbowali tam coś za plecy, ale dobrze reagowaliśmy na to, więc cieszy to, cieszy postawa i na zero z tyłu. Tym serdecznie gratulujemy trzech punktów. Bardzo, dziękuję.